Państwu, witam z ulicy Roncesvalles, no kiedyś najbardziej popularnej polskiej dzielnicy. Tutaj nasza emigracja solidarnościowa lądowała właśnie głównie na tej ulicy. Dzisiaj trochę mniej już jest polskich biznesów, trochę mniej jest Polaków. Ulica stała się modna, ulica też no, bardzo podrożała, nieruchomości przy niej bardzo podrożały. Dzisiaj pytamy o ogródki, no bo tak jak w całym Toronto, również na Roncesvalles są ogródki od różnego rodzaju kawiarni, restauracji. Głównie zajmują miejsce do parkowania. Część ludzi oczywiście jest zadowolona, część właścicieli biznesów narzeka, że to jednak zmniejsza liczbę klientów. W tym jakże trudnym czasie, kiedy no, trzeba walczyć o przetrwanie po tych wszystkich obostrzeniach związanych z COVID-19. Nie wszyscy chcą się wypowiadać do kamery, nie wszyscy chcą pozwolić filmować ich lokale. No tutaj rozmawialiśmy przed chwilą z popularnej restauracji Chopin. W Chopinie pan mówi, że ma dosyć Kanady generalnie. No, trudno się dziwić po tych wszystkich przejściach i obłudy, która tu jest. No ale właśnie w restauracji Chopin nie ma ogródka. Polonez ma bardzo okazały ogródek. Wejdziemy, zapytam. Czy to raczej przeszkadza, że ludzie parkingu nie mogą znaleźć? Nie, oczywiście, to jak najbardziej pomaga. Tak, pomaga? Tak, jak najbardziej. Ludzie jednak mimo wszystko boją się cały czas jeść w środku restauracji, więc patio przyciąga większą ilość tutaj klientów, a miejsca parkingowe zawsze się gdzieś znajdą. Zawsze się dookoła gdzieś znajdą. Oczywiście, że tak, a poza tym po co nam miejsca parkingowe, jeśli nie będziemy mieć biznesów, do których będziemy jeździć. A ogródki są zajęte przez weekend i tak dalej? Jest dużo ludzi w ogródkach? Tak, jest dosyć sporo. Jest dosyć sporo. Wiadomo, weekendy są dużo bardziej popularne. Tak. Jednak no, w tygodniu ludzie pracują i to weekendy bardziej wychodzą rzeczywiście, żeby zjeść na mieście. Ale nawet w tygodniu również mamy ruch. Może mi pani powiedzieć, do kiedy te ogródki są i czy to... Do 1 listopada. Aha, do 1 listopada. I co będzie potem? Nie wiadomo, w zależności od pogody, prawda? Może okazać się, że październik już będzie bardzo zimny i deszczowy. No tak jak dzisiaj, od godziny 3 zapowiadają deszcz, więc prawdopodobnie mamy otwarty tylko na lunch. Zobaczymy, co się będzie działo później. Aha. Więc wszystko zależy od pogody. No natomiast liczymy na to, że do tego listopada jednak będzie ciepło i będzie to nam przynosiło dodatkowo klientów. To niech mi pani tylko jeszcze powie, o ile spadła liczba klientów, bo wiem, że no, ludzie to tak powoli wracają raczej, tak? Ale w porównaniu z tym rokiem. No jednak, nie, w porównaniu z przed COVID-em. No zdecydowanie, tak procentowo nawet bym musiała wejść bo wszyscy narzekają, Ale jednak bardzo. No tak jak nawet patrząc na salę, nawet mamy teraz połowę miejsc. Wcześniej tylko na wynos, jest nieporównywalne. A czy wzrosła liczba zamówień przez internet, czy ludzi właśnie, którzy... To wzrosło, to rzeczywiście wzrosło, ale no, nie nadrabia to aż tak, żeby wyrównać ten przyrost. Co najlepszego w polonezie? Co można polecić? Pierogi. Jak zwykle. Wszystko robię na miejscu. Czyli zapraszamy generalnie. Jak najbardziej. Popierać polskie biznesy i popierać tutaj na ulicy Roncesvalles. Wszystkie biznesy należy teraz jak najbardziej wspierać. Musimy się zmotywować całe społeczeństwo, żeby jednak wrócić do tego, co było przed. Bardzo pani dziękuję, jakby się pani mogła przedstawić na koniec. Maja Szans. Some people are complaining because you know they are taking space. I think it's good for now because they said there's going to be a second wave.
Once the kids go back, the school's opening, they said it's going to spread again in the fall. And they are taking space. I mean, people are complaining that, well... No parking. Delivery guys complaining, everybody's complaining about it. And so what do you think? Is it a good idea or is that the... For now. Yeah. Temporary. Take care, okay? Yeah. Okay. But we've been good, but we're suffering because we closed. Yeah, everyone lost their job. Small guys suffering. We lost jobs. Exactly. And we don't manage by business system in town. Yeah. Okay, may take I have care. Your name? Just your first name? Or... Stan. I wanna be.